Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji środowej, 25 dzień maja dzisiaj mamy. Zapraszam na przegląd techniczny, poranny przegląd techniczny. 9 u mnie, 9 powiedzmy 10, także nieco po już. Także rynki kasowe wystartowały nam tutaj w Europie. Sprawdzamy sytuację techniczną na początek na wykresie euro-USD. Widzimy, że szeroki poziom, szeroka strefa związana z mierzeniem 61,8 tutaj została przehandlowana. Nie było absolutnie żadnych sygnałów prospadkowych, żeby rozważyć ewentualne rozegranie tego poziomu i to było tak naprawdę w dniu wczorajszym na otwarciu. Świeca mocna, świeca wzrostowa i szybki teraz powrót. Natomiast co możemy sobie wyznaczyć, tak? Jest to struktura związana z mierzeniem FS100, które aktualizujemy w odniesieniu do wczorajszej sesji tak naprawdę. FS100 pokrywa nam się tutaj z tym wierzchołkiem, czyli otrzymujemy automatycznie fajną, ciekawą biegunowość techniczną. Wierzchołek z 5 maja, poziom cenowy 1,0645, a więc biegunowość, czyli wcześniej poziom, który stanowił tutaj opór, staje się po wybiciu wsparciem. Mieliśmy tutaj dynamiczne wyjście górą. Jak sobie zobaczymy na obecne wyceny 1,0680 mniej więcej, to mamy około 40 pipsów do zaksięgowania, jeżeli chodzi o ten kierunek spadkowy. I jeżeli utrzymamy fajną zmienność, może to być nawet jeszcze dzisiaj przed południem, a spokojnie do wypełnienia jest to podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej. A więc 1,0640, 1,0645 te okolice w ramach poziomu, w ramach mierzenia FS100, czyli tutaj rozpiętości tej największej korekty spadkowej do wierzchołka, potwierdzenie ZZB i poziom popytowy. Jeszcze go oznaczę zielonym, żeby tutaj to podkreślić, bo myślę, że to będzie bardziej prawidłowe. Tak, zielony poziom popytowy. Przechodzimy dalej, przechodzimy do GBP USD i zobaczcie, że strefa została wybroniona, to co wczoraj sobie obserwowaliśmy na otwarciu sesji. Nagrywałem też tutaj w momencie, kiedy ta strefa na wysokości mierzenia 886 była testowana po raz drugi, czyli to był dzień wczorajszy po godzinie 8, przed godziną 9, kiedy nagrywałem też, to nagranie się pojawiało na naszym kanale. I zobaczcie, co się stało później. Silne zrzucenie, tak, z 1,2585. W przeciągu dwóch kolejnych godzin pojawiły się wyceny w okolicy 1,2485 czy 80, czy nawet nieco niżej, więc takie zrzucenie na 100 pipsów, także bardzo fajnie nam rynek zareagował. Co obecnie? Myślę, że kolejne podejście raczej, ja bym nie zakładał tutaj, nie nakładałbym jakichś oczekiwań w związku z kolejnym podejściem, nawet jeżeli jakieś sygnały na świecach się pojawią, to raczej zgodnie z prawdopodobieństwem warto już odpuścić. Możemy sobie też FS100 wykorzystać w tym przypadku. Tutaj mamy największą korektę spadkową. W ramach tego jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj poziom wsparcia, poziom popytowy na GBP USD właśnie. Mamy tutaj poziom popytowy, oczywiście odcień zielonego. Przeciągniemy sobie to lekko. Przepraszam. Przeciągamy sobie to lekko. FS100, strefa wsparcia, strefa popytowa 1,2430, obecnie z 1,2540 mniej więcej handlujemy, czyli nieco ponad 100 pipsów nas dzieli od tego poziomu, natomiast myślę, że możemy sobie tutaj spokojnie obecnie na kablu zwrócić uwagę właśnie na tą strefę 1,2585 jako barierę podażową i 1,2430 jako barierę popytową. W takim też range'u obecnie porusza się kabel. Idziemy dalej, aktualizuję tutaj mierzenie na USD JPY. Przeciągamy niżej w związku z nowymi dołkami, jakie pojawiają się no jeszcze w dniu wczorajszym, tak? To jest wczorajsza sesja amerykańska, czyli wtorkowa sesja amerykańska. Po godzinie 16 rynek tutaj wyznaczył to low 126,30 mniej więcej. Obecnie próbujemy odrabiać straty ponad 127, handlujemy tutaj na otwarciu sesji europejskiej, środowej sesji europejskiej, i nadal aktualna ta struktura mierzenia FS100, tak może na pewno nie lokalna, tak, nie jest to może jakiś średnioterminowy, szeroki układ, natomiast bliżej średniego terminu niż takiego typowego zagrania intraday zdecydowanie, więc możemy powiedzieć, że jakiś typowy taki swing trochę. I 128,60, 128,65, te okolice warto rozważyć jako upatrywanie po prostu poziomu podażowego do obserwacji, tak, najbliższej takiej zapory technicznej
w ujęciu średnioterminowym 128,60. No trochę mamy tutaj jeszcze do wypełnienia, natomiast tak jak mówię, to jest bardziej układ do zagrania jakiegoś swingu, więc zdecydowanie akceptowalna jeszcze rozpiętość 128,60, strefa oporu na USDJPY. Zobaczmy, co się dzieje na złocie od momentu, kiedy wyznaczałem scenariusze. Mówiłem tutaj o układzie XABCD i o takim fajnym trendzie, w jakim porusza się rynek złota i nadal jest to zachowane. Zobaczcie, że te spadki może były nieco bardziej dynamicznie się zachowywał rynek tutaj na spadkach. Natomiast obecnie te wzrosty, jakie są budowane, również w taki całkiem przyjemny sposób, nie ma jakichś dużych szarpnięć, dużych korekt spadkowych. Tutaj mamy tą korektę największą, na której generujemy falę BC. I zgodnie tutaj z założeniami celujemy w 786 lub 886 w zależności od dodatkowych potwierdzeń 1883,5 lub 1896. Takie poziomy cenowe na złocie nas na tą chwilę interesują, co jest oczywiście związane tutaj ze strukturą XABCD, czyli z układem harmonicznym. Obecnie, jak tak spoglądam teraz na złoto, okolice 1860 dolarów czy 59. Mamy taką wycenę na złocie za uncję. No także potrzebujemy sporej tutaj jeszcze podbitki, około 25 dolarów lub nieco więcej, lub około 35 tak naprawdę.